A oto mecenasi układu porannego. ChatLab, chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę. Izrael zaakceptował porozumienie o zawieszeniu broni z Hezbollahem. Polskie instytucje będą mogły przeprowadzić ekshumację na terenie Ukrainy. Ukraina traci swoje terytorium najszybciej od początku rosyjskiej inwazji. Kolejne państwa sprzeciwiają się umowie handlowej między Unią Europejską i Ameryką Południową. Dyrektor TikToka został wezwany przez Europarlament w związku z sukcesem nacjonalisty w wyborach prezydenckich w Rumunii. Środa 27 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Izrael zaakceptował treść porozumienia o zawieszeniu broni z libańskim Hezbollahem. Umowa przewiduje wstrzymanie walk na 60 dni, aby w tym czasie możliwe było wdrożenie jej najważniejszych założeń. Izraelski premier Benjamin Netanyahu ogłosił, że specjalny gabinet bezpieczeństwa przegłosował zawieszenie broni. Jeszcze dzisiaj ma więc zakończyć się wymiana ognia na izraelsko-libańskiej granicy. Samą zgodę Izraelczyków na umowę z libańskim ugrupowaniem poprzedziło kilkunastogodzinne bombardowanie Bejrutu przez izraelskie siły powietrzne. Obie strony zgodziły się na 60-dniową przerwę od walk toczonych od września. W tym czasie siły obronne Izraela mają stopniowo wycofywać swoich żołnierzy z terytorium południowego Libanu. Hezbollah również ma opuścić tereny przygraniczne, nad którymi kontrolę przejmą libańskie siły zbrojne. Tylko żołnierze podlegli rządowi w Bejrucie będą mogli nosić broń na tym obszarze, a na ich polecenie będzie musiała zostać zdemontowana wszelka infrastruktura wojskowa. Netanyahu podkreślił, że Izrael po uzgodnieniach poczynionych ze Stanami Zjednoczonymi zastrzegł sobie możliwość zachowania pełnej swobody działań militarnych. Wznowienie ofensywy przeciwko Partii Boga będzie możliwe w przypadku nieprzestrzegania zawartego porozumienia przez libańskie ugrupowanie. Naruszenie umowy może nastąpić m.in. przez dozbrajanie się, kopanie tuneli na granicy, odbudowywanie infrastruktury przygranicznej czy wystrzeliwanie rakiet w kierunku Izraela. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania przyjętych reguł mają być zgłaszany siłom pokojowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaniem szefa izraelskiego rządu zawieszenie broni jest korzystne dla jego kraju z kilku powodów. Daje mianowicie możliwość skoncentrowania się na zagrożeniu ze strony Iranu, zapewnienia odpoczynku żołnierzom oraz wywarcia większej presji na palestyński Hamas w Strefie Gazy. Do zakończenia kolejnej odsłony wojny Izraela z Hezbollahem odniósł się amerykański prezydent. Joe Biden w oświadczeniu wygłoszonym w Białym Domu nazwał zawieszenie broni dobrą nowiną, będącą efektem zaakceptowania pokojowej propozycji zakończenia niszczycielskiego konfliktu przez rządy Izraela i Libanu. Zapowiedział zarazem, że umowa ma oznaczać trwałe przerwanie działań wojennych, aby izraelscy i libańscy cywile mogli bezpiecznie powrócić do swoich domów. Szacuje się, że w wyniku izraelskiej ofensywy przeciwko proirańskim szyitom zginęło łącznie ponad 3000 Libańczyków, a blisko milion musiało opuścić swoje domy w południowej części kraju. Wśród zabitych znaleźli się czołowi przywódcy Partii Boga na czele z jej wieloletnim sekretarzem generalnym Hassanem Nasrallahem. Polskie instytucje we współpracy ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami będą mogły przeprowadzić ekshumację na terenie Ukrainy. Premier Donald Tusk liczy na załatwienie sprawy bez żadnych przeszkód. Deklaracje w sprawie współpracy w tym zakresie ogłosili ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosław Sikorski i Andrii Sybicha. We fragmencie wspólnego komunikatu można przeczytać, że Ukraina potwierdza, iż nie ma żadnych przeszkód do przeprowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że oba narody są zainteresowane zakończeniem wszelkich nieporozumień. Nad praktycznymi mechanizmami ekshumacji ma już pracować polsko-ukraińska grupa robocza powołana przez resorty kultury obu państw. Jego polski odpowiednik zaznaczył, że Instytut Pamięci Narodowej będzie musiał zachować wrażliwość na postulaty ukraińskie. Na szybką realizację zapowiedzi władz w Kijowie liczy premier Tusk, bo ma być to klucz do pełnego pojednania narodów polskiego i ukraińskiego. Ministrowie jego rządu mają rozpocząć pracę nad szczegółami dotyczącymi przeprowadzenia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Ukraina traci swoje terytorium najszybciej od początku pełnoskalowej inwazji dokonanej przez Rosję. Według analityków cytowanych przez agencję Reutersa, tylko w ciągu ostatniego miesiąca Rosjanie zajęli powierzchnię równą połowie obszaru Londynu.
W analizie podkreślono, że przez blisko 2 lata linia frontu o długości 1000 km była statyczna. Sytuacja zmieniła się dopiero w lipcu bieżącego roku, gdy rosyjska ofensywa zaczęła czynić znaczne postępy. Rosja tylko w ostatnim czasie pobiła swoje rekordy. W ciągu tygodnia zajęła obszar o powierzchni 235 km2, z kolei od początku listopada przejęła kontrolę nad terytorium obejmującym 600 km2. Głównym punktem natarcia ze strony rosyjskich wojsk jest obwód doniecki. Rosjanie dążą do zajęcia Kurachowych, aby przebić się przez ukraińską obronę. Po zajęciu miasta Kurachowe będą mogli zabezpieczyć sobie tyły i bezpośrednio uderzyć na Pokrowsk. Ich kolejnym celem ma być Zaporoże. Cytowani przez Reutersa przedstawiciele Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy przyznają, że sytuacja na froncie jest ta najgorsza od ponad roku. Zdaniem ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego straty są efektem wielomiesięcznych opóźnień w wyposażeniu brygad. Było to spowodowane przeciągającymi się negocjacjami w Kongresie Stanów Zjednoczonych, który późno zaakceptował pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z dostępnych map wynika, że Rosja obecnie kontroluje 18% całej ukraińskiej powierzchni, a więc całe terytorium Krymu, 80% Donbasu oraz po 80% obwodów Zaporoskiego i Charkowskiego. Francuscy parlamentarzyści poparli sprzeciw swojego rządu wobec umowy handlowej między Unią Europejską i Ameryką Południową. Do grona jej przeciwników dołączyła również Polska. Zgromadzenie Narodowe większością głosów przyjęło deklarację rządu Francji potępiającą próby zawarcia porozumienia. Głosowanie miało wprawdzie charakter symboliczny, ale było wyraźną deklaracją sprzeciwu wobec kontrowersyjnej współpracy Wspólnoty Europejskiej z państwami bloku Mercosur. Przeciwko zawarciu umowy opowiedział się we wtorek także premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu uważa ją za niekorzystną z punktu widzenia polskich rolników. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski rozmawiał na ten temat ze swoją francuską odpowiedniczką Anne Genevard. Oboje zapowiedzieli współpracę na rzecz zablokowania porozumienia Wspólnoty Europejskiej z Argentyną, Boliwią, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Polska i Francja mogą liczyć w tej kwestii na wsparcie ze strony Austrii oraz Irlandii. Sojusz tych czterech państw nie wystarczy jednak do osiągnięcia kwalifikowanej mniejszości pozwalającej na odrzucenie współpracy z blokiem Mercosur. Francja liczy jeszcze, że przekona Włochy do zmiany swojego dotychczas bardzo niejasnego stanowiska w tej sprawie. Przeciwko zawarciu umowy negocjowanej od prawie 25 lat protestują europejscy rolnicy. Obawiają się oni upadku swojego sektora z powodu napływu tańszej południowoamerykańskiej żywności, która nie będzie spełniała bardzo restrykcyjnych norm wymaganych przez Unię Europejską. Podobne stanowisko zajmuje polski rząd, który uważa tę formę współpracy z Ameryką Południową za niezgodną z zasadami unijnej polityki zrównoważonego rozwoju. Dyrektor generalny TikToka został wezwany przez Parlament Europejski z powodu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii. Wygrał ją nacjonalistyczny kandydat, a do jego sukcesu przyczyniła się aktywność w mediach społecznościowych. Przewodnicząca liberalnej grupy Renew Europe, Valérie Ayé, oczekuje wystąpienia dyrektora generalnego chińskiej platformy przed Europarlamentem. Jej zdaniem szefostwo TikToka powinno zapewnić europosłów, że przestrzega aktu Unii Europejskiej o usługach cyfrowych. Chodzi głównie o konieczność usuwania fałszywych kont rozpowszechniających dezinformację oraz o wykorzystywanie płatnych reklam. Zdaniem lider europejskich liberałów, Rumunia jest sygnałem ostrzegawczym pokazującym, do czego mogą doprowadzić radykalizacja i dezinformacja. Zwycięstwo Kalina Georgescu w niedzielnej pierwszej turze rumuńskich wyborów prezydenckich wywołało prawdziwą burzę. W sondażach nacjonalistyczny kandydat mógł liczyć na poparcie zaledwie kilku procent wyborców, a ostatecznie otrzymał prawie 23% głosów. Nagły wzrost popularności niezależnego polityka tłumaczy się rozpowszechnianiem jego przekazu w mediach społecznościowych. Rumuński socjaldemokratyczny premier Marcel Ciolacu uważa, że należy przyjrzeć się finansowaniu kampanii Georgescu na TikToku. Na razie nie ma przesłanek, aby można było mówić o rosyjskiej ingerencji w rumuńskie wybory. TikTok nie odpowiedział na prośbę Politico o komentarz do stawianych mu zarzutów. Portal przypomina, że jedna z najpopularniejszych na świecie platform społecznościowych utworzyła w swojej aplikacji wirtualne centrum wyborcze. Za jego pośrednictwem zamierzała dostarczać wiarygodne informacje na temat kampanii, podejmując w tym celu współpracę z jedną z rumuńskich organizacji pozarządowych. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. ChatLab.
Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.